Na dzisiejszy odcinek zbudowałem księżyc w Minecrafcie i jak możecie się domyślić, sprowadziłem na niego ponad 100 widzów, a dokładniej mówiąc 160 widzów, co czyni ten event jednym z największych w historii mojego kanału, bo jest nas prawie 200, chociaż może to nie być widoczne na pierwszy rzut oka. Oczywiście na księżycu jest słabsza grawitacja i to dzisiaj naprawdę może dać fajny efekt w challenge'ach. A kto ostatni przeżyje, ten wygrywa. Coś mocnego, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Dobra, ja nie wiem, co się stało, nie wiem, dlaczego tu jest jakiś blok, ale okej, może trzeba zrobić tak: event admin, budowanie wyłącz, bo tutaj ktoś zaczął budować, nie wiem jakim cudem, ale ktoś zaczął, więc mamy 160 graczy tutaj. Ja myślę, że najfajniej by było, jakbyśmy ich na przykład, nie wiem, zaczęli od zrzucania, a z racji, że jesteśmy na nowej wersji, to chciałbym testować moba, którego jeszcze nie testowałem, tylko jak on się nazywał. Nawet nie wiem. Dobra, zobaczmy po jajkach. Które jajko jest nowe? Boget? Co to jest? Aha, to jest ten szkielet pewnie. Jakby tak, wind? Od czego to jest? Wind charge. Dobra, 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 dobra. Ja sobie... Ja sobie o, jest chyba Breeze. Breeze? To jest to? Breeze? O tak, yo, to jest Breeze. No dobra, więc pospawnujmy tutaj trochę Breeze'ów. Dobra, więc spawnujemy Breeze'y i zobaczymy, co się stanie. Czy ty zostanie wypchnięty stąd w ogóle, czy nie? I tutaj się dzieje naprawdę grubo. Ja sobie delikatnie może dźwięk włączę, żeby w ogóle słyszeć, co się dzieje. Ej, dobra, ktoś wypadł. Ej, kolejna osoba tutaj spada, kolejna osoba tam spada. Więc te Breeze'y tutaj naprawdę mocno robią, bo one odpychają. Że tutaj gracze, że są te fantomy. Co to w ogóle jest jakiś mocny początek eventu. Damn! Fantomy, mogłybyście się troszeczkę ogarnąć? Prosiłbym was. Dobra, ja wiem, co zrobię. Ja przede wszystkim tutaj może włączę im światło, co? Bo oni tutaj nie mają światła. Jak to u nich wygląda? To u nich wygląda tak. Ojej, tutaj nic nie widać. Dobra. Zero na światło, żeby teraz mogli widzieć. Jak teraz to widać? No teraz to widać dobrze, normalnie. Pyk, pyk. Tylko ja mam pytanie. Ile graczy odpadło? No trochę. Nie wiem, może kilka? No dobra. Czy moje wszystkie Breeze'y już odpadły? Moje wszystkie Breeze'y już odpadły. Czy ja mam strength? Nie. Dobra, dajmy sobie strength'a, ale takiego na bardzo dużo. Dobra, i ja się pozbędę sam tych fantomów. Ej, fantomy, to nie jest wasz czas na tym świecie, okej? Okay? Nie. Możecie sobie pójść, ja teraz tutaj event robię. Damn, i ktoś mi mógł powiedzieć, dok, no znaj, zostaw te fantomy, one przecież pomagają ci się pozbyć widzów. Spokojnie, mam na to kreatywniejsze sposoby. O, yo, ile tutaj teraz przybyło, co jest? Dobra, ja może po prostu włączę dzień, bo możliwe, że tak w nocy to po prostu nie damy rady i tyle. Dobra, dajmy im jedzenie, bo oni tutaj płaczą, że chcą jeść. W sumie jedyne, że płaczą, że chcą jeść, to cały czas skaczą i marnują swoje wszystkie zasoby. Dobra, jest, wszyscy mają jedzenie. Wszyscy mają jedzenie, jest, no, jest chyba git. Chociaż dobra, to jedzenie za szybko znika. Na 160 graczy naprawdę trzeba dużo tortów. Kto to robi i dlaczego? Czy nie stawiać mi bloków? Dobra, ja bym zrobił tak. Włączam PvP na chwilę. Dobra, event admin, PvP włącz. I teraz zobaczymy, jak będą się bić na wielu płaszczyznach. Ojojoj. Jak tutaj w ogóle z ich perspektywy się skacze? A, tak się skacze. Czyli, no, szybko się wzlatuje, wolno się upada. Grawitacja. Ktoś pisał, nie bić się. Mikołaj Mal. To trochę za późna informacja. Oni już są rozwścieczeni, oni się biją wszyscy między sobą. Ale tu jest normalnie jak w pralce. Hopie. Co tu się dzieje? Ja bym im zrobił jakiegoś parkoura na tym skakaniu. Zobaczył, jak im to wyjdzie. Ej, możemy tak w sumie zrobić. Jak oni się tam biją, to ja sobie tutaj może gdzieś się oddalę troszkę. Dobra, post 1, post 2. Zobaczmy, jaki w ogóle to jest skok można wykrzesać. Nie, oni się tam biją. Spoko. Dobra, a ja teraz uwaga. Próbuję testa. Aha, nie skoczyłem tam. Uwaga, dobra, test numer 2. Okej, okej, czyli da się tutaj doskoczyć. No to dobrze, no to w takim razie, słuchajcie, robimy tutaj meteoryt. Oj, czy wy już tam się troszkę powybijaliście? No z 10 osób odpadło. No może, dobra, event admin, PvP wyłączamy. Już spokojnie, już się nie musicie bić między sobą. Dobra, damy tutaj trochę ciast. W sumie kto będzie miał ciasto, ten ma szczęście. O kurde, ej, ale ich tu jest naprawdę dużo. Już troszeczkę trwa ten event, a dalej jest ich ponad 100. To jest coś niebywałego. Może jeszcze nie mieli okazji, żeby zrobić parkour. Ale zaraz to zrobimy. Dobra, uwaga, czy tutaj się da doskoczyć? No normalnie się doskakuje. Ej, nie skakać mi tutaj. Nie, 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 nie. Proszę mi tutaj nie skakać. Jeszcze nie teraz. Zrobię nawet troszkę łatwiejsze, żeby potem nie było gadane, że darkness to było za trudne. Nie, to nie jest za trudne. Po prostu nie umiecie skakać. Ale się wszyscy tutaj zaczęli zbierać. Oni już wiedzą. Jeszcze nie robią odważnego kroku. Jeszcze czekają na jakieś informacje. A z racji, iż tutaj będzie tylko asteroida, no to możemy to zrobić byle jak. No bo asteroidy nie mają jakiegoś specjalnego kształtu. Znaczy, mają w teorii wszystko po czasie ma w kosmosie chyba. Jakiś bardziej owalny kształt. Ale ja nie jestem astrologiem.
Więc na ten temat się nie wypowiem w żaden sposób. Dobra, jest asteroida. Ej, ja nie wiem jak oni się tutaj mają zmieścić. Dobra, kto ostatni skoczy na asteroidę, odpada. Dobra, i teraz uwaga, zaczną się skoki. Pierwszy udany smerfetka. Ojo, patrz jak oni spadają po prostu. Dużo osób dolatuje, ale bardzo dużo osób też w ogóle nie doskakuje tutaj. Ojo. Dobra, więc tutaj chyba z połowa graczy odpadnie. Myślę, ej ty, kim ty jesteś, że ty oszukujesz? Kim ty jesteś? Zaraz, on spada tak szybko, że go nawet dogonić nie mogę. Nie wiem, dobra, ale odpadł, więc oszust się sam pozbył. Dobra, halo, czy tutaj ktoś został? Zaraz, co ty zrobiłeś? Okej, okay, jest moderator, który wykrył cheatera. Zaraz, czy to jest moderator? Czy nie wiem, to jest chyba drugi moderator. Jest dwóch moderatorów? Tak, dobra, jest dwóch moderatorów. Zaraz, czy to nie jest moderator? To nie był moderator, upsi. No dobra, i tak chyba typ zginie. Smurf ma refy i perły. Spokojnie, zaraz to sprawdzimy. Kto ostatni na księżycu odpada? Albo nie. Zrobimy sobie teraz właśnie nasz parkour. Dobra, zrobimy sobie tak. Post 1, post 2. I teraz tak, zrobimy tutaj no malutki parkour dla nich. No ale ten parkour powinien być naprawdę prosty. Chociaż jak tak mówię, to nie wiem, czy ja wierzę sam sobie, czy się okłamuję. Dobra. Tak, 5 na przykład. Okej, okay, no to na tym jump boostie powinno być nie tyle proste, co wręcz banalne. Dobra, 9. No i w takim razie mamy taki parkour. Chociaż wiecie co, ja bym zrobił tak. Zróbmy to dookoła księżyca. W sumie czemu nie? Możemy, co nie? Albo, o, ja mam nawet chyba lepszy pomysł. Dobra, zaznaczmy sobie to i robimy tak, copy, tutaj robimy pastę, zwiększamy delikatnie poziom, czyli robimy skoki takie na górę. Ej, znaczy to nie jest jakieś trudniejsze specjalnie, ale wiecie, przynajmniej jest jakieś. Dobra. Jak tutaj ze strokiem? Na easy. Grawitacja robi swoje. No dobra. Więc takie coś i tutaj każdy to dojdzie, to już będzie wygrany. No dobra. I teraz tak. Parkour. Kto ostatni na zielonym odpada? Aha, bo oni nie mają jedzenia. No dobra, no to dam im tu jedzenie. Proszę bardzo. Ej, macie jedzenie na parkurze w sumie. Niech będzie, więc pierwsze osoby będą mogły sobie zjeść. Robicie parkour. Dobra, wolę im napisać. Let's go. Dobra, i tak oto się rzuci. Na pierwszy blok doskakują, biorą te torty normalnie. Oj, ktoś już tutaj spadł. Oj, kolejno sobie spadają przy samej próbie podskoczenia. Czemu sobie nie skoczyć na przykład stąd? Przecież stąd normalnie można sobie doskoczyć. No ale dobra, no ja nie wiem. No próbują, więc tutaj mamy. Ej, to jest tak prosty parkour. Macie przecież 5 lat na. Co ty zrobiłeś, chłopie? Macie 5 lat na wycelowanie w ten blok, żeby dobrze wylądować, a nawet tego nie robicie. Dobra, ale idzie jakoś ten parkour. Dają sobie radę, ile osób tu odpada. Ej, to jest niesamowite normalnie, nie? To jest lol. Czy tutaj odpadnie z 50 osób, czy tu odpadnie więcej osób niż przy tamtym skoku? Naprawdę jestem w szoku, ale nie wiem, czy w takim pozytywnym, może trochę negatywnym szoku? Trochę? Dobra, oni tutaj nieźle sobie radzą. Jadą normalnie. 50 graczy. Ej, co? Tak dużo ich odpadło. No to odpadło na ten moment 40 graczy. I na pewno odpadnie jeszcze trochę więcej, no bo niektórzy muszą dolecieć na sam koniec, a to trochę trwa. Wiecie, trochę. Dobra, nawet nie wiem, czy tutaj doszedł ostatni, ale wiecie co? Patrząc na to, jak dużo ich odpadło, no to nawet nie będę ich karał. Dobra, red conflict na zero. Aha, jeszcze tutaj zostały ciasta. Darkness jeść dla tych, co doszli. Dobra, macie, no i w sumie mała grupa was już tutaj została. Nie trzeba nawet było dużo robić, więc macie, to jest wasza nagroda za dotarcie do połowy eventu, czy coś. Dobra, wszyscy na księżyc. No, let's go, skaczemy, lecimy. Jakby tutaj ktoś odpadł, to by było aż niemożliwe i bym się za głowę chwycił. Dobra, usuwamy sobie to, wracamy więc na księżyc. I teraz, słuchajcie, myślę, że można przy okazji sprawdzić ich umiejętności z czekania po raz kolejny, ale trochę w innym wydaniu. Wszyscy na obrzeża. Obrzeża się tak w ogóle pisze? Możliwe, że nie. Dobra, robimy tak. Walls 0, okej. Okay. Teraz tutaj dajemy walls 11. Oczywiście, żeby mieć tutaj lawę. W sumie to ja nawet to mogę jeszcze bardziej ukrócić. Dobra, i dodajmy większy skok do zrobienia, no bo come on, szanujmy się, jakiś częściej musi być, tak? No dobra, i teraz robimy walls 11. Trzeci park, o kurcze, dobra. Wszyscy na środek. I tutaj dam od razu, proszę bardzo, takie kilka tortów. To pierwszy, ten lepszy. No i dobra. I teraz tak. Robimy coś a la... W sumie, o nie, tej fantomy są. O kurcze. Dobra, dajmy tutaj znowu Breeza, bo Breeze tutaj naprawdę mi się bardzo podoba w tej sytuacji. Ale dajmy też dzień, bo ja nie chcę tego fantoma. Ten fantom to mi tutaj delikatnie psuje mój zamysł. Okej, okay, i tutaj budujemy klatkę dla Breeza. Proszę bardzo. O nie. Dobra, a ty Breeze, ty nie
umiesz przez to strzelać. Serio, ty jesteś kolejnym głupim mobem w Minecrafcie. O nie, ale chłop to ma naprawdę duże problemy z tym strzelaniem. To już nie jest byle co. Dobra, czy może tak? O kurcze, dobra, czyli strzela. Ej, kto ich tam podpalił? Dobra, zaraz, stop. Woda, macie wodę. Ktoś kompletnie chciał mi zepsuć event. Więc teraz tak, robimy tajną policję. Sprawdźmy. Losową osobę klikam, dobra. Na szczęście nic nie masz. Wikunia brzmi, jakby mogła coś przystrobać, ale na szczęście nic nie ma. Kto z was wygląda na podejrzanego tutaj? Ktoś ma perły, no ktoś ma na pewno. Dark Boy, dobra, też nie. Ja zakładam, że to będzie jakaś osoba, której nikt już kiedyś widziałem. O, jeden Daria, dobra, to nie ty. Maciuś 5, Dobra, on też jest czysty, ale... Ej, Dark Ninja... Nie, dobra. No, macie farta, no. Nie da się tego inaczej ująć. No, ale co teraz? Teraz? Czemu mi piszą teraz? Dobra, trzeba to teraz naprawić. Walls 11 miało być, damn. Ale wiecie co, nawet zrobię to troszeczkę takie bardziej, o, bo nie ma co się z tamtym kształtem teraz bawić. Ej, a czemu tutaj się nie zrobiło? Dobra, nieważne, ale... i tutaj też się nie zrobiło? Zaraz, co? Ej, czy ja... Co? No, dobra, nieważne. Ważne, że lawa jest rozlana. Jedzenie daj. Ej, oni tutaj doskakują do mnie. Dobra, odpalamy znowu Breeza. Let's go. Uwaga, Breeze dawaj, bo jeszcze nie skończyłeś. Tutaj tylko... O, kurczę, już ktoś wypadł do lawy tam. Przynajmniej się ostknął o lawę. Oni mogą podczekiwać i unikać tego. Nie wiem, co będzie, jak Breeze uderzy w nich podczas, kiedy będą w górze. Ale ej, dobra, dobrze to lata. W ogóle... Okej. Jedna osoba wpada do lawy, druga osoba wpadła do lawy. No, próbują się tutaj w miarę ochłodzić, ale widzę, że średnio z tym może być. Nie no, jest jak najbardziej git. Ja sobie włączę też Vanisha, żeby nie widzieli, gdzie ja jestem. No, tutaj, okej. Ej, bo to tam, aha, bo tam jest barier blok, dlatego tam uderzam. Myślałem, że on wybucha po prostu po czasie. Patrzcie, i pum. No, dobra. Dawaj jeszcze jedną osobę, Breeze, a jak ty nie dasz rady, to dodam tutaj drugiego Breeza z drugiej strony. O, ale o tym Breezie nie wiedzą, więc zobaczymy, jak na to zareagują. O kurczę, dobra, z dwóch stron. Pyk, pyk. No i ten przynajmniej tutaj chodzi wokół. Aha, on nie lata. O, to jest ciekawe. Myślałem, że on będzie latał tak samo jak Blaze. Zresztą, no wiecie, jest w końcu powietrzny, nie? Ale tutaj kompot normalnie z tych widzów. Ja nie mogę. Dobra, odpadły dwie osoby. Myślę, że to może być na tyle, jeżeli chodzi o tą konkretną konkurencję. Jeść. No dobra, dajmy im jeść. Niechaj wam będzie, trzymajcie to wasze racje żywnościowe na teraz. Dobra, robimy teraz King of the Block. Powinno być King of the Ladder, ale będzie King of the Block. Dobra, post jeden, oj kurde ty, bo oni tutaj mnie, ten nie skakać. Dobra, dajmy tutaj jeden blok i teraz tak. Kto dostanie się na ten blok i utrzyma, przeżyje dłużej. Dawajcie. Dobra, więc tutaj może kilka osób się utrzymać, to na pewno. Ale ej, zaraz co to tutaj uderzyło, aha. A tutaj ktoś uderzył wiatrem. Ej, znowu ktoś uderza wiatrem. Kto to robi? Bardzo ciekawe. Ej, ktoś tutaj w ogóle odpadł przy tym, nie? No dobra, więc nie skakać już. Nie skakać. No już to się utrzymał, ten się utrzymał. Halo, przepraszam bardzo. Ty no, mówię nie skakać. Mówię nie skakać. Co jest z nimi? No dobra, więc teraz ci ludzie, którzy są tutaj, oni się tutaj mogą utrzymać. To fakt, ale ludzie, którzy są tutaj, wy schodzicie niżej. Albo w sumie... Dobra. Dobra, zrobimy tak, set 20, stack 10, ej, to będzie dobre, teraz co zrobię. Dobra, mam pomysł i to naprawdę genialnego. Tutaj jest szkło, więc będziemy się go musieli pewnie pozbyć, ale to będzie mocne. Dobra, set 0, walls 11, albo w sumie wiecie co, mam inny pomysł. Chociaż, dobra, tutaj tak, dobra, zróbmy to tak na razie. Co się tam dzieje, czy oni się tam biją, czy co? Ja się już boję pytać normalnie. Dobra, najważniejsze, żeby tutaj po prostu była jedna kratka, więc tutaj musimy zrobić tak, tylko no ta lawa płynie tylko w momencie, kiedy dam pod nią blok, tego ja to tak robię, jak robię. A, dobra, wiecie co? Nie ma co. Ja po prostu robię tak. Set 11. Dobra, a tutaj, gdzie w środku będzie przelot. Expand 1U. Set 20. Okej. Okay. Set light zrobimy. Czyli, że tutaj po prostu był blok światła. Dlatego, że chcemy, żeby tam było takie właśnie małe przejście. Tak samo tutaj damy light, żeby lawa się nie lała. No dobra! Z tych, co zostali. Proszę się posunąć. Ja tutaj jeszcze zrobię takie ścianki, żeby oni stąd nie mogli uciec. Walls 1. No, dobra. Trzeba trafić w dziurę. Powodzenia. Ej, ja nie wiem, jak im to pójdzie. To będzie mega mocne. Dobra, GM3, Z0 i lecą. Uwaga. I, dobra, pierwsza osoba trafiła. Druga też trafiła. Reszta została na lawie. Czy wszyscy przejdą? Czy tylko dwie osoby to przeżyły? O nie, może trzy. Tylko pytanie, czy on się skończy palić na czas, czy nie? No to, oj. Kasza, what's up? Niestety. Tak, już bywa. I teraz, co się dzieje na górze? Czemu tam ludzie zaczęli spadać? O nie, bo tutaj ktoś... Dobra. Ktoś tutaj jest impostorem po prostu.
prostu. I przysięgam wam, że 3/4 tygników sprawdziłem. Nie wiem jak... O, tutaj, dobra. Dobra, został ten drewniak. To był ten drewniak? To on sabotował tą grę? Ta, no to dobra. Ten ban drewniak. Na ile mu damy dni? Na 3 miesiące. Ale tak 99 dni. Psucie eventu. No i dziękujemy panu drewniakowi. Widzimy się za prawie 100 dni. No dobra, ale co tutaj jeszcze te dwie osoby, które zostały? One nie wiedzą, co się stało. Dobra, dawajcie do środka na dół. Teraz się już wymieszamy tutaj wszyscy. Wy też lecicie, wy też. Dobra, i teraz robimy parkour wertykalny. Chyba wertykalny. Dobra, set 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. I jeszcze mniej. Na dół. Ej, na dół! Nie pozwoliłem skakać. Ej, jeszcze nie zaczęliśmy. Dobra, spoko, ale nawet jeżeli teraz im się wydaje, że znajdzie jakąś drogę, no to jak to po prostu wpiszę tę komendę na nowo, to się zupełnie nowy tor wygeneruje. Więc kto ostatni na górze odpada? Okej, więc teraz sobie mogą skakać i próbować wyjść na górę. Ja nie wiem w ogóle, czy to jest do przejścia. Powinno być do przejścia, jeżeli mają takiego jumpa. O, ty chłop, ty, szybko leci. Za 2 minuty efekty się kończą. Spoko, loko, jakoś dopilnujemy, żeby się nie skończyły. Oho, tam została jedna osoba. Czy to jest właśnie ta osoba, która odpadnie? Tak, dobra, tubka odpadła. Niestety, tak bywa. Dobra, możemy wyjść całkowicie z idei tej tuby, więc wracamy całkowicie na ziemię. Efekt, dobra, więc daję wszystkim znowu efekty. Dobra, więc jest legit. Teraz, lecimy dalej. Macie wszystkim ciasta, no bo należy wam się jakby nie było, nie? Zaczęliście tak daleko. Dobra, pojedzone, pojedzone, więc możemy przejść dalej. Prawie do lawy spadłem, a... Ta, faktycznie tam była jedna lawa. Włączam PvP, napisał Dark Boy. No, każdy się boi. Ej, jakby tak im kazać się bić tym macy, czy to jest w ogóle... Nie, na slow falling to chyba się nie da, nie? Ale dobra, to zrobimy inaczej. Dobra, wyczyśćmy im efekty. Dajmy znowu jump boosta na 5 albo nawet na 10 w sumie. Jak być na 10? O kurde, mocno. Dobra, jak się używa tego młota? Nawet nie mam pojęcia. Dobra, po prostu dajmy im te młoty. Umiecie używać mace? Mace, młot, tak. Co to jest? Dobra, nie wiem, to ja zrobię tak. Po prostu rozdam im po jednym takim mejsie. Nie wiem, czy się nazywa po polsku, jak na to się mówi potocznie. Chopie, ja ci tu daję przecież ten. Po co wy z tym biegacie? Jak ja wam tutaj wyrzucam. No dobra, i teraz tak, PvP, PvP, włącz, włączone. Dobra, czy oni teraz będą się mogli uderzać jakoś mocno? O kurcze, o kurcze, o kurcze. Ej, ale oni się tutaj porobili. Co jest? Co jest? Ej, mocno, mocno. Dobra, wyłączamy to w PvP. Wyłączamy, koniec. Ej, ale to było mocne. To było naprawdę mocne. Dobra, zostało nam tutaj 3 graczy, 3 półfinalistów. Dobra, zróbmy teraz test ślepego pokoju, okej? Okay? Nie wiem, czy w ogóle taki test istnieje. Jak coś, to teraz to wymyśliłem. Dobra, i teraz, ej, to będzie bardzo mocne, co w tym momencie zrobię. To znaczy nawet, nie będę im pisał. W razie, gdyby ktoś oszukiwał i był w stanie na przykład widzieć drugą osobę przez ściany czy coś. Zrobimy tak, doors, ale jeszcze zanim to musimy to tak zrobić, żeby, dobra, tutaj było wejście, żeby nie widzieli, kto idzie w którą stronę. Bierzemy pressure plate'a i stawiamy tutaj. No, pewnie zastanawiać się, Darkness, co ty robisz? No, otóż tutaj planuję coś bardzo złego, to znaczy, żeby wyłonić finalistów, zaufamy losowi. To znaczy, będą 2 pokoje i każdy z nich będzie musiał wybrać jeden. Pokój, do którego wyjdą 2 osoby, będzie pokój z tymi, którzy przeżyją, a ten, który będzie sam w pokoju, odpadnie. Myślę, że zasady są proste teraz. Po kolei teraz. Każdy idzie do drzwi i wybiera jedne. Ale po kolei. Najpierw ty. O, dobra, ty idziesz. Tutaj jest wejście. Tu jest wejście. Dobra, zobaczmy, co wybierze. Które wejście. Teraz ty. Dobra, i zobaczymy, za co on robi. Czemu on to obchodzi naokoło? Halo, co tu się dzieje? Dobra, gdzie on idzie? Dobra, idzie tu. Czyli teraz od niego zależy, który pokój przeżyje, a który nie. Uwaga, przed w prawo. No dobra, ty odpadasz. On nawet nie wie, co się stało. Oj, oj, zaraz. Pyk! O, ej, ale z macy dostał, kurde. Skam! To nie jest skam, to jest uczciwa konkurencja polegająca na tym, że jak miałeś farta, to miałeś farta. To nie jest definicja uczciwej konkurencji. No dobra, więc zostaliście tylko i wyłącznie wy. Wiecie co? Ja mam na was pomysł. Ja wiem, że z reguły księżyc to zimne miejsce. Dobra, na Stone'a. A resztę zamieniamy totalnie w lawę. No, halo, o, dobra, proszę bardzo. Slow falling też tutaj dajmy na true, ale dajmy na... Dobra, niech będzie to jeden.
daj jeść. Damy. No teraz to już nie wygląda nawet jak księżyc, bardziej jak jakiś Mars, ale ważne, że grawitacja się zgadza. Najedzeni? Dobra, dawaj, weź się najedz. O, to ej, obydwoje jednak jeszcze nie byli najedzeni. Pamiętajcie, widzowie, by pisać swoje propozycje na takie odcinki, bo czytam komentarze. Już? No dobra, słuchajcie, sprawa prosta. PvP, kto ostatni zostanie, ten wygrywa. Pamiętajcie o swoim skoku. On się może przydać. Nie, żebym coś o tym wiedział. Czy oni nie chcą nawet skakać? Dobra. Event admin, PvP, włącz, po prostu włączę, bo widzę, że oni już się chcą bić ze sobą, więc pierwsza osoba podskoczyła i to jest dobre, że jak właśnie podskoczy, to on może jeszcze wrócić. O nie! Ale go tam wyrzucił! Zaraz, czy to już będzie jego definitywny koniec, czy jednak ma jeszcze jakieś szanse? Myślę, że jasne, że ma... Ej, ten drugi już jest blisko. I czy on wyleci? Nie. Dobra, ten się pali. Dominik 149 wygrywa dzisiejszy film. O, ile macek mamy. Macek, wiecie. Dobra, mordeczko. Ten Shulker Box wygląda jak księżyc. No nie mów, że nie wygląda jak księżyc. No wygląda jak księżyc. I marzysz, żebyś mógł na księżyc dolecieć. I masz jeszcze paliwa dużo, żebyś mógł na pewno tam dolecieć. I pamiętaj, Turtle Helmet daje dużo powietrza. Niezbędne. No, a wy pamiętajcie, widzowie, zostawcie łapkę w górę i do jutra. Yo.